Za chwilę znowu Bar bez granic. Minęła 21:30. Barbara Fedoniuk, dobry wieczór. W sobotę 20 grudnia zapraszam Państwa na 3 losowania. Multilotka, ekspreslotka i dużego lotka. Nad prawidłowym przebiegiem losowań zgodnie z regulaminem czuwa Komisja Kontroli Gier i Zakładów, którą witamy w studiu. Proszę Państwa, mam nadzieję, że dzisiejsze losowanie okaże się szczęśliwe dla Państwa i przyniesie wiele wysokich wygranych. A zaczynamy jak zwykle od multilotka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny losującej jest pusty, zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Pięćdziesiąt osiem, trzydzieści jeden i dwadzieścia dziewięć. Podałam Państwu 20 liczb wylosowanych w multilotku. Teraz zapraszam na losowanie ekspres lotka. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. 8, 32, 38, 4 i 14. I na zakończenie losowanie dużego lotka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 49 kolejno ułożonych kul. Komora mieszania jest pusta, zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 6 liczb. 30, 23, 4, 12, 41 i 39. Poznali już Państwo wyniki wszystkich dzisiejszych losowań. Na zakończenie przeczytam je raz jeszcze, a zaczniemy od 20 liczb wylosowanych w multilotku. 24, 78, 31, 22, 17, 57, 18, 2, 14, 64, 52, 60, 65, 36, 28, 5, 8, 58,
i 41 i 29. A oto wynik losowania Ekspres Lotka. 8, 32, 38, 4, 14. I na zakończenie podaję Państwu wynik losowania dużego lotka. 30, 23, 4, 12, 41, 39. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszych losowaniach. Na zakończenie informujemy, że trwa sprzedaż loterii pieniężnej totalizatora sportowego Kolorowe Cyfry, w której pula przeznaczona na wygrane to prawie 13 milionów złotych. Informujemy także, że trwa sprzedaż zakładów noworocznych zakładów specjalnych. Losowanie odbędzie się 1 stycznia. Oprócz wygranych pieniężnych czekają na Państwa atrakcyjne, wygrane rzeczowe. Więcej informacji w naszych kolekturach. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy komisji obecnej w studiu. Jutro o 21:30 zapraszam Państwa na kolejne losowanie Multilotka. Życzę miłego wieczoru i oczywiście wysokich wygranych. Już 25 grudnia o 20:00 Światowy Idol. Oczywiście to widzowie zdecydują, kto zwycięży. Wśród głosujących rozlosujemy samochód roku 2004. Wcale nie mały Fiat Panda. Przejmujący i widowiskowy film Jamesa Camerona uhonorowany 11 Oscarami. Titanic. W poniedziałek o 20:00. Na żywo. Wielki finał Baru bez granic. Bartu, niewątpliwie taki tygiel, w którym mieszają się różne charaktery, a wulkanem był Leszek Fedorowicz. Zobaczcie. Jestem cholerykiem, jestem porywczy. I kiedy jestem porywczy, to się dużo rzeczy dzieje. Wystarczy. Mogę powiedzieć? Zamknij się, ja coś tam. Ty masz taką jedną technikę. Robisz swoją politykę. Nie robię swojej k***a. Zamknij się, daj mi powiedzieć. Przepraszam. Dwie rzeczy. Sport i seks. Dzieci, mężczyźni. Leszek. Twardy, radykalny, żeby nie powiedzieć zaparty. Znalazłeś tu w programie kilku rywali, którzy działali ci na nerwy. Jak sądzisz, czy te twoje słowa jakoś utkwiły im w pamięci, czy coś w nich zmieniły? Czy wzięli sobie to do serca? Nie wiem, czy wzięli sobie do serca, ale mam taką niepłonną nadzieję, że wzięli sobie do serca. A powiedz, kto najbardziej działał ci na nerwy? W barze. W barze? Tak. W całym tym programie? Edyta Roboci. To ja od razu w takim razie zapytam. Krzysztofie, czy pojechałbyś jeszcze raz z Leszkiem wybrać klub sportowy?
Absolutnie z każdym by pojechał. Nawet z Leszkiem. Nawet. A ty, Leszku, pojechałbyś z Krzysztofem jeszcze raz? No pewnie, oczywiście, że tak. Krzysztof jest przemiłym facetem, wczoraj sobie pogadaliśmy, przybiliśmy sobie piątkę i jest fajnie. Dzięki bardzo. Tak czy nie? Przepraszam za wszystko. Brawo. Altku, a ty w jakich kwestiach, o które toczyłeś spory z Leszkiem, przyznałbyś mu rację? Chyba w żadnej. To co, nie będzie piątki? No nie, piątka może być, no. No prosimy. A my sobie codziennie przybijamy piątkę, kiedy się widzimy na dzień. Damianie, no ty także toczyłeś różne spory z Leszkiem. Widzieliśmy to na załączonym wcześniej obrazku. Gdybyś miał przejąć jakąś jedną cechę z charakteru Leszka, no to którą byś przejął? Zwięzłe mówienie. I chyba od niego to... Zwięzłe mówienie, chyba to od niego wziąłem. A co z tą piątką? Też będzie panowie, czy nie? Ale nie, to my to sobie nawet misia zrobiłem. A więc wszystkie konflikty w barze szybko się dobrze zakończyły. Słyszą państwo Damian Maciek, bo trwa głosowanie, ale my cały czas idziemy tropem naszych bohaterów. Skończyło się głosowanie 10 minut temu. Dziękujemy wszystkim państwu, którzy brali udział w tych głosowaniach. A skoro mówimy o Leszku, to oczywiście nie sposób nie wspomnieć o dziewczynie, która była z Leszkiem najbliżej. Mowa oczywiście o Magdzie Modrej. A dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace, it's called Hernando's Hideaway. Ole. Kochasz mnie? Mm-hmm. Jak mocno? No bardzo. Ile kosztowała ten sam 4 lat? Nie, ty kochasz Leszka, przyznaj się. Ale zdaj mi spokój. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. A czego mam się wstydzić? Jestem taka, jaka jestem. Po raz kolejny mogę powiedzieć jedno. Mam dużo hormonów i będę miała. A w tym momencie słowa, które skierowałeś do mnie, były dla mnie obraźliwe. I to nie po raz pierwszy raz, po raz kolejny. Hernando's Highway. No, trzeba powiedzieć, że twój temperament, Magda, może onieśmielić jednego faceta. Niejednego faceta. Powiedz, czy w tej zdeterminowanej, mocnej, nowoczesnej kobiecie jest jakaś szczypta słabości, a jeżeli jest, to do czego? Oczywiście, że jest. No, ja jestem, ja nawet mi się wydaje, że niekiedy ludzie oceniają mnie za bardzo, że jestem nie tak jak ja jestem silną osobą, ale czasami naprawdę jestem też słabą, jestem kobietą, jestem malutką dziewczynką, niewinnym dzieckiem i naprawdę jest wiele słabości takich, ale nie chciałabym właśnie ich odkrywać, niech wszyscy myślą, że jestem silna. Ale bardzo słusznie, oczywiście, że tak. Powiedz, jak sądzisz, który z mężczyzn w barze miał do ciebie największą słabość? Jak to czujesz? Który największą słabość? Co jej robicie? Rafał. Teraz mam wrażenie, że Rafał, ale go nigdy nie poznałam. Także wydaje mi się, że największą słabość miał Leszek. I dlatego materiał o tobie był tuż po materiale o nim. A dzisiaj w ogóle, proszę państwa, mamy przyjemność zaobserwować triumfalny powrót gangu blondynek w barze. Dziewczyny znowu razem. Ej, powiedzcie mi coś, bo mi zaraz wstrzelę. Co tam się dzieje? Rafał, daj spokój, zwłaszcza, że mam dla Magdy bardzo miłą niespodziankę. Magda, zobacz, tak będzie wyglądała okładka CKM-u z sesją zdjęciową w lutym. Gratuluję. Zakończyliśmy głosowanie, mamy wśród nas już zwycięzcę Baru Bez Granic. Krzysztof, jak ty oceniasz szansę? Bo teraz możemy pomówić o szansach. Damian czy Maciek? Jestem w 100% przekonany, że jest to Damian. Absolutnie. Wierzę w to. Wierzę w Damiana. Kto z was jeszcze? Afryk, to ja się pytam teraz inny obóz. Maciek!
Jak Państwo widzą, emocje w barze ogromne. Mamy zwycięzcę Baru Bez Granic. Zapraszam Państwa na drugą część naszego programu. Spotkamy się o 22.45 i wtedy oczywiście będzie mnóstwo innych atrakcji, ale przede wszystkim odpowiemy na pytanie wieczoru, kto wygra Bar Bez Granic. Maciek czy Damian? Ja oczywiście zapraszam Państwa na ten program i pamiętajcie, takie emocje nie zdarzają się codziennie. Być może emocje mają swoje granice, ale Bar Bez Granic na pewno nie. Widzimy się na żywo, 22.45, jak zawsze w Polsacie. Radio SK. Hity na czasie. Numer 1 w Twoim mieście. Dzwonię w sprawie ogłoszenia w gazecie. Może mi Pani podać nazwisko? Deptfire. Do czego jest zdolny zdesperowany mąż, by być bliżej rodziny? Eufegenia Deptfire. Ale niestety ta zażywna niania brnie w sytuację bez wyjścia. Pani Deptfire w drugi dzień świąt o 12.35.